4 broni białej. Są 5 hafry, wysłany w sprawie charakterystyki rankowej dla ręki 2013 rok. W takiej się sprawie modernizacji używania 9 sprzętów za małą wysokową grupę biodaną. Państwa, projekt generalnie różni się od poprzedniej uchwały tylko tym, w punkcie 1. Bieżące utrzymanie ogródków biodanowskich na terenie gminy czwartej. Wiem, że kwota 91 373, która wynika z umowy utrzymaniowej z firmą wygrywającą przetarg. I aby móc egzekwować wykonanie tej umowy, musimy przeznaczyć na nią środki. Tylko to się zmienia w tej uchwale i jest to konsekwencja po prostu nowego roku utrzymaniowego. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Odnośnie punktu 7. Uzupełnienia oraz zmiana urządzeń zabawowych według wskazań dzielnicy. Czy w tych wskazaniach jest ogródek Jordanowski na ulicy Konecznego, który też jeszcze wypada siatko na czarny i różne tam rzeczy? Czy jest umiejscowienie tych wskazania? Zadania takie jak tamta właśnie są w tej kwoty 251 czy 251. Natomiast jeśli chodzi o wskazanie dzielnicy, na ten rok jeszcze nie ma żadnych wskazań. Czy są jakieś inne pytania? A kiedy będą wskazać? Myślę, że jak się rozstąpią śniegi, będzie można przejechać po ogródkach tak, aby stwierdzić, gdzie mamy największe straty, takie, gdzie na przykład były drewniane urządzenia, trzeba było je wyciągnąć i to uzupełnić, gdzie mamy sytuację, że jakieś urządzenia trzeba zremontować. Jeśli będziemy mieć taką wiedzę, czy są takie sytuacje, czy nie, to będziemy mogli zastanowić, gdzie mamy najmniej urządzeń, zgodnie z projektami, gdzie jest największa ilość do dostawy. Na wiosnę, myślę, jak najbardziej tak. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę, w związku z tym poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem druku zgodnie z brzmieniem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 18 za 0, przeciw 0 wstrzymujących.